Tego mi było trzeba. Co? Nic. Jesteś wspaniałą kobietą. Najseksowniejszą na całym świecie. Dobra, przestań. Seks już był, nie musisz się starać. No ale co? No? Dzień się jeszcze nie skończył, a noc nie zaczęła. Nie rób sobie nadziei. Powtórki nie będzie. Muszę iść. Umieram z głodu. No to może coś razem zjemy? Znam taką włoską knajpę. Tłumy tam jak cholera, ale ta stolik dla dwojga na pewno się znajdzie. Nie, dzięki. Po co nam stolik dla dwojga, skoro nie jesteśmy parą? Jeśli myśleliście, że Sara i ja to jedna z tych romantycznych historii o miłości, to was rozczaruję. Ale chyba możemy od czasu do czasu gdzieś razem wyjść, co? Świat się nie zawali. Artur, umawialiśmy się na coś. Jest super, więc po co to psuć? Ja naprawdę nie potrzebuję nic więcej oprócz łóżka dla dwojga. No ale ja też nie. Po prostu powiedziałaś, że jesteś głodna, to chciałem być miły.